Hilda! Tylko uważaj, jak będziesz gotować, żebyś nam chałupy nie spaliła! Hej, witam wszystkich w kolejnej mojej recenzji na moim kanale. Dziś bierzemy sobie na rusztik taki oto, nie bójmy się tego słowa, rarytasik, czyli zestaw LEGO numer 5004936. Nie wiedzieć czemu ten numerek jest to tylko z boku, nie tutaj. Jest to ekskluzyw, który gdzieś tam mogliśmy kupić, ale właściwie tylko oficjalnie na LEGO Shopie oczywiście. Idzie go też dostać na Allegro i innymi też trochę sposobami. No i w zestawie tym powinniśmy mieć takie dwie oto figurki. Od razu powiem, dla mnie zestaw ciut kontrowersyjny przez całą swą oprawę. Natomiast obejrzyjmy go sobie dookoła. Tutaj mamy taki papierek, który gdzieś tam się nam zaraz zdejmie. Natomiast obejrzyjmy go sobie. Mimo wszystko mamy tu prezentację właśnie naszych dwóch figurek, które znajdziemy w środku. Tu z boku właśnie, tak jak mówiłem, mamy numerek. Nie wiedzieć czemu jest tylko tutaj z boku. Z tyłu napisy oczywiście o tym, że możemy umrzeć otwierając tą paczkę. No i z boku tutaj jakieś napisy też w jakichś dziwnych językach. Nie wiem, co piszę, nie znam się, nie znam tych języków. No i wracam do naszej okładki. Od 6 lat, 11 elementów, w kilku językach jest to napisane. No i zdejmijmy sobie teraz ten oto papierek. Schodzi on bardzo łatwo. Mamy tu też opcję jakby rozklejenia go. Mianowicie gdzieś, o tutaj możemy go sobie jeszcze rozkleić. Natomiast no, ja mimo wszystko tego nie zrobię. Zdjąłem sobie ten papierek. I nasz zestaw prezentuje się, znaczy jeszcze właściwie nie zestaw, nasze opakowanie zewnętrzne prezentuje się tak. Jak widzimy, mamy tu bardzo ładne serduszko tutaj z legosików, czyli to są jacyś nowożeńcy, jakaś młoda, świeża para, mamy tu nawet narysowane piękne rysunki dinozaurów, mają nawet oni skrzynkę tutaj pocztową, mają też już jakieś kości przodków na dole, pajączki tarantulowe. Tutaj z boku widać pani suszy się jej sukienka, taka chociaż bardziej to chyba Freda Flintstona, Fred Flintstone takie coś miał, czyli typu faceta jest. Z tyłu mamy, niestety zaginął im dinozaur, oraz jakieś pamiątki tutaj z wakacji, również jakieś, nie wiem, są kostki, kamyczki. Nie ma co gadać, wykonanie tego jakby papiórka tej jaskini, tego kartoniku jest bardzo ładne. Tu z boku mamy okienko z narysowanymi jakby wnętrznościami tejże skały. Od spodu, no niestety jest ona całkowicie szara, znaczy stety, niestety, no po co właściwie komu gdzieś tam od spodu. No i u góry mamy pajączka, który gdzieś się tu rozłożył, jakieś liany i tak dalej. Tutaj nam trochę widzimy odstaje, no ale nie jest to jakiś nie wiadomo jak wielki minus. No wykonanie tego kartoniku jest, no, bardzo ładne, nie powiem. Natomiast dla mnie ciut jest to też kontrowersyjne. W 97 burzyłem się, że LEGO daje naklejki, w 2005, że daje podwójne twarze, w 2016, że daje gumowe klocki, a w 2017 zaczynały nam się ukazywać papierowe LEGO. Oczywiście nie jest to papierowe LEGO. No i nie zapominajmy też o tym, że to sobie nie było gratis. To są dwie figurki, które spokojnie mogłyby trafić do minifigurek i te dwie figurki mogły spokojnie kosztować 3 dyszki, więc no niemniej jest to dawane jako gratis do zakupu w LEGO Shopie. No i dodatkowo, no, mogli nam te dwie figurki, dali nam też taką jaskinię. Więc nie psioczę tutaj za bardzo, natomiast gdzieś tam mam cichą nadzieję, że LEGO nie będzie szło coraz bardziej w tą stronę i że w gratisach spoko, ale w innych zestawach absolutnie nie. Mamy tutaj te drzwiczki, które właśnie na waszych oczach teraz sobie otworzę. Tu mamy ewidentny taki dypel do otwierania. I wyłamujemy sobie nasze drzwiczki i spotyka nas coś bardzo niemiłego, że tak powiem. Pomimo tego, że figurki prezentują się bardzo ładnie, LEGO odebrało nam największą przyjemność chyba, jaką można odebrać. Czyli własnoręczne zbudowanie tychże figurek i brak instrukcji do tychże figurek. Aż boli mnie to, nie powiem, boli mnie to. Wyciągnijmy je jednak sobie. A i przez to, że oni też te maczugi mają tu krzywo, nie idzie ich kurde wyciągnąć do końca. W sensie trzeba trochę sobie tutaj nagiąć te figurki, żeby je wyciągnąć. No i mam tutaj karton, zostawmy go sobie na później do omówienia. Teraz tak, no jak widzicie, figurki mamy złożone od początku. No mnie to boli, bo jednak przyjemność składania figurek, no jest czymś właśnie, o co chodzi w LEGO. No ale obejrzyjmy je sobie. Wykonanie jest bardzo ładne, naprawdę jak na minifigurki, nawet te płatne przystało. Nie miałaby się tu czego ta figurka wstydzić. Z tyłu również ma nadruk, chociaż dół taki trochę stringowy, no ale góra gdzieś tam całkowicie pasuje też do tego naszego
tutaj przodu bardzo ładnie wykonanego, ładnie obszytego. Tutaj mamy oczywiście wszystkie elementy, mimo wszystko nam się rozdzielają, więc to figurka jest jednotwarzowa. Ta figurka jest jak najbardziej oczywiście rozmontowywana, no boli mnie to niestety, że Lego nie dało nam możliwości zmontowania tego samodzielnie. No tutaj nasza pani ma, widzicie, trochę odrapaną twarz, no cienkie czasy, jest taka trochę zdezorientowana, widocznie chciała, żeby mąż przyniósł na obiad mamuta, a przyniósł trochę coś innego. Peruka całkiem ładna i to nawet bez tej kości, chociaż wtedy mamy tu taki lekki ubytek. No cóż zrobić, natomiast oczywiście ona jest gumowa, natomiast prezentuje się całkiem ładnie. Nasza klasyczna kość, która nam tu wchodzi, trzyma się całkiem okej. Okay. Ta kobietka, nie powiem, no dla mnie prezentuje się dużo lepiej niż ten facet, którego sobie zaraz omówimy. Ten element dla mnie, on jest pierwszy raz mam w życiu taką maczugę, natomiast prezentuje się też również naprawdę fajnie. Jest to oczywiście jeden element, to się w żaden sposób nam tu nie wyciąga. Trochę kurczę to szkoda, że oni obydwoje mają taką samą maczugę. Chociaż, bo ja wiem, szkoda, nie szkoda. No takie czasy były i oni u mnie w mieście oczywiście będą przodkami wszystkich mieszkańców. Będą takimi pierwszymi mieszkańcami prehistorycznymi. No te włosy, powiem szczerze, dla mnie największy podziw budzą. Są naprawdę czadowymi włosami, niespotykanymi właściwie zbyt często. No ja je w ogóle pierwszy raz widzę. Bardzo fajna figurka kobietki. Natomiast figurka naszego faceta jest to również figurka wyposażona w tą maczugę, którą sobie teraz odrzucimy. Jego strój jest trochę jakby bardziej, że tak powiem, zakrywający jego ciało. Jak się tu przyjrzycie, macie tu oczko uśmieszek. Zawsze widzę takie rzeczy. No więc to bardziej taki kompletny strój. Mamy nawet takie włosiki tutaj na torsie pokazane. Z tyłu niestety natomiast jest dużo uboższy niż u kobiety. Też ma również nasz gość stringi. Natomiast z tyłu ma cały zabudowany, co trochę mnie bardzo dziwi i kurczę psuje dużo efektu, ponieważ no spójrzcie, tutaj ma on gołą klatę, ma on, no, gołe ciało, tutaj z boku jest zadrukowany i tu z tyłu jest zadrukowany. No powinien tu również mieć kontynuację tego stroju. No on bardzo ładnie wygląda z przodu, choć dla mnie od początku babka jest lepsza. Natomiast na tył i bok, no bardzo psuje ten efekt. Moim zdaniem jakże ładnej początkowo figurki. Tutaj, o, natomiast tutaj ściągając jego głowę, bardzo fajny element, który nam się może przydać w wielu prywatnych konstrukcjach, bo jest to fajnie, że jest i broda, i włosy są razem. Niesamowicie fajny element. I chyba kurde nawet lepszy niż włosy tej babki, które tak wcześniej sobie tutaj zachwalałem. Twarz tego gościa, no jest niesamowita. I ona jest bardzo fajna również. Spójrzcie na tą piękną monobrew, na jego uśmiech. Teraz pytanie, czemu jego kobieta jest dezorientowana, on taki zadowolony. Jego przepiękny uśmiech, nawet bez tych włosów byłaby to super figurka. Choć oczywiście z włosami jest lepsza. No to jest niesamowicie właśnie fajny element, który gdzieś tam się przyda. No ale spójrzcie, kurde, ma ten uśmiech, który to niestety ta broda trochę zasłania. Weź sobie, chłopie, swoją maczugę z powrotem. No i teraz powiem tak, no oczywiście, tutaj oceniać ten zestaw jest niesamowicie ciężko, bo z jednej strony, no jest to, nie zapominajmy, gratis, który daje nam właśnie Lego do zamówień powyżej iluś tam set złotych. Z drugiej strony figurki są naprawdę niesamowicie fajne. Gdyby one były w minifigurkach, to ja je oczywiście kupił, z pełnym niedoczekaniem aż je wymacam, bo naprawdę są świetne. Jego fryzura, jej fryzura są super. Tutaj jego, te mówię, tył trochę psuje cały efekt, ale no kurde, no czekacie tego... No nie, no trzeba się tego przyczepić, no nie gadajmy. Można było zrobić to ciut lepiej. Natomiast mówię, nie zapominajmy, że to jest gratis. I jak na gratis figurki są rewelacyjne. Znaczy gratis, no musimy wydać ileś tam set złotych. To, no cóż, dla mnie jest to element, który no gdzieś tam pójdzie do kosza. I mówię, trochę szkoda, że nas pozbawiono możliwości zbudowania tego. Otwórzmy to sobie jeszcze. Zobaczmy, jak to wygląda, jak wyjmiemy ten plasticzek. No nie mamy tu nic kompletnie więcej. Dodatkowo mnie mocno boli to, że nie mamy tu żadnej instrukcji, ponieważ no dobra, teraz fajnie mamy ich zbudowanych, a co jak zostanę takim mocerem, jak dużo ludzi wezmę gdzieś tam te hipki sobie rozmontuję, wylądują w szufladzie, a za 20 lat będę chciał odbudować i nawet nie mam kurczę instrukcji, nie mam opakowania, nie mam nic, żeby wiedzieć skąd są te kipki właściwie. No i to też takie trochę jest beznadziejne. Musicie wiedzieć, że ja tak mocno właśnie patrzę pod tym kątem w przyszłość. Niemniej figurki jak najbardziej świetne. Wam dziękuję za kolejną wspólną recenzję na moim kanale i właśnie tego ekskluzywa. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych.